Od kiedy kościół ormiański jest podporządkowany papieżowi? To znaczy, który kościół? Bo teraz w Polsce jest sytuacja specyficzna, bo to była Unia, która została przyjęta w 1630 roku przez Ormian na terenach dawnej Rzeczpospolitej, czyli to są tereny obecnej Polski, Ukrainy, Litwy, Białorusi. Natomiast część Ormian przyjęła jeszcze Unię w Bejrucie, czyli na Bliskim Wschodzie. Zdecydowana większość Ormian, to jest 90%, to są Ormianie, którzy należą do Kościoła Narodowego, czyli Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Nie uznają Unii z Rzymem. Także my, katolicy Ormianie, no nie jesteśmy traktowani równoprawnie z innymi Ormianami w Armenii. Niemniej jednak no są te różne biskupstwa, parafie ormiańsko-katolickie. Dlaczego księża armiańscy noszą brodę? To jest zwyczaj wschodni, który nakazuje, żeby tak jak Jezus Chrystus nosił brodę, również duchowni mężczyźni, którzy poświęcają się służbie Bożej, noszą obowiązkowo brodę. Także jak zostałem biritualistą, czyli odprawiam w duchu obrządkach, no musiałem brodę zapuścić. To jest prawie że warunek, tak? Nie do końca może tak, ale tradycja i na pewno na to Ormianie zwracają uwagę. Poza tym na wschodzie broda odróżniała jednych od drugich. Ci, co byli, nosili brody, to wiadomo, że byli to chrześcijanie wschodni, czyli prawosławni, grekokatolicy, Ormianie. Ci, którzy chodzili bez brody, to wiadomo, że to byli rzymscy katolicy, bo protestanci, więc nieraz miał taki element praktyczny. W obrządku w Polsce lwowskim też to różnie było. Najpierw oczywiście mieli brody, później w ramach latynizacji zgolili te brody, a teraz powrotem się nosi. No więc to taka jest trochę ciekawostka. Niemniej jednak wschód ma swoje bardzo specyficzne elementy. Jeszcze chciałem dodać sprawę celibatu, bo to też odróżnia. Ja jestem oczywiście celibatariuszem, niemniej jednak obrządki wschodnie dopuszczają zawierania małżeństw przez duchownych, ale przed święceniami. Więc na przykład w Armenii są księża i nieżonaci i żonaci, ale muszą się ożenić przed święceniami. Zresztą we wszystkich kościołach wschodnich jest tak samo. W Polsce, ale w kościele ormiańsko-katolickim? Ormiańsko-katolickim też. Natomiast w Polsce generalnie są celibatariuszami, chociaż ostatnio pojawił się w Polsce ksiądz katolicki, który przyjechał, jest ojcem czworga dzieci, ale przyjechał poznać Polskę i liturgię i poznać właśnie kościół ormiański w Polsce. Jeżeli zostanie na stałe, to będzie to pierwszy przypadek taki w Polsce. Niemniej przed Unią księża byli żonaci. Tak.